Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do apostołów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja umiłowałem was. Wytrwajcie w mojej miłości. Jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak ja zachowuję przykazania Ojca i trwam w jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby ta wasza radość była pełna. Ciąg dalszy 15 rozdziału Ewangelii Jana, która jest też zapisem janowym, zapisem tego, co Pan Jezus powiedział, co się wydarzyło w czasie ostatniej wieczerzy. I dalej słyszymy słowa o trwaniu w Jezusie, trwaniu w Bogu. To jest oczywiście nawiązanie do tego obrazu, którym Pan Jezus posłużył się we wczorajszej Ewangelii, mówiąc o krzewie winnym, o tych gałązkach drzewa, które trwają, kiedy trwają w drzewie, są częścią drzewa, to przynoszą owoc, a jeśli odcinają się od drzewa, porzucając wiarę, no to przestają też przynosić owoc, przestają owocować. I właśnie chciałbym cię, tak trochę komentując jeszcze wczorajszą Ewangelię, bo tak jak mówiłem wczoraj, nie zdążyłem absolutnie powiedzieć wszystkiego, co miałbym ochotę powiedzieć. I tak komentując trochę wczorajszą Ewangelię i trochę i nawiązując do dzisiejszej, może zatrzymajmy się chwilę jeszcze przy tym sformułowaniu trwać, trwać w Bogu, trwać w Jezusie. Właśnie dla mnie to słowo trwać w Jezusie oznacza właśnie ową wiarę. Najpierw zasłuchanie w Jezusa, ale wiemy, święty Paweł mówi, że zesłuchania oczywiście Jezusa, zesłuchania Boga, rodzi się wiara. Więc to jest właśnie trwanie. Na tym to polega, trwać w Bogu. I Pan Jezus dzisiaj jeszcze wyjaśnia, że to też oznacza trwanie w jego miłości. I to trwać w nim, to znaczy przyjmować też jego tożsamość. Tak jak mówiłem wczoraj, gałąź odcięta od drzewa już nie jest drzewem. Ale kiedy jest wszczepiona w drzewo, wyrasta z niego, po prostu nikt jej nie odciął, to ona wtedy jest drzewem, chociaż jest gałęzią. I tego właśnie chce Pan Jezus wobec nas. On chce, żebyśmy my też byli bogami w takim sensie, w jakim gałąź jest drzewem. Wiadomo, że gałąź bez drzewa jako takiego, jako całości, nie może istnieć. I my też nie jesteśmy bogami w takim sensie, jak właśnie ten Bóg, który jest owym drzewem. Ale Bóg tak bardzo pragnie bliskości z nami, bo to też oznacza słowo trwać w Bogu, znaczy być blisko Niego, realizować bliskość, trwać w bliskości. No tak bardzo pragnie tej bliskości, że aż chce nas nazywać sobą de facto. Chce nas nazywać sobą. Czyli też miłością. No bo wiemy skądinąd, że Bóg jest miłością. Święty Jan w swoim liście o tym pisze. Bóg jest miłością. I dlatego, jeżeli będziemy zachowywać przykazania, to jutro jeszcze dokładnie usłyszymy, o jakie to przede wszystkim przykazanie chodzi.
Ale jeżeli będziemy zachowywać Jezusowe przykazania, będziemy trwać w Bogu i tym samym w Jego miłości. Tak samo jak Jezus zachowuje przykazania Ojca i trwa w Jego miłości. I teraz można by powiedzieć, aha, czyli to ja trwam w miłości Boga dopiero wtedy, kiedy zachowuję przykazania, czyli kiedy kocham. No, w pewnym sensie tak. Ale na pewno tak jest. Pamiętajmy o tym. Ja w każdym razie jestem przekonany, że Pan Jezus miał na myśli właśnie to, że dzięki trwaniu w Nim, czyli dzięki zasłuchaniu się w Pana Jezusa, dzięki zapatrzeniu się w Niego, dzięki temu ja będę zachowywał przykazania Jezusowe, a konkretnie przykazanie miłości. Będę kochać, tak jak Jezus przykazuje. Będę. Po prostu miłość nigdy nie dzieje się coś takiego, że ja przyjmuję miłość i jej nie daję. Biorę miłość i jej nie daję. Nie. Po czym poznać kogoś, kto wziął miłość, kto uwierzył w miłość? Poznaje się go po tym, że kocha. Tak, bo człowiek, który nie kocha, nie potrafi kochać i nie kocha, w związku z tym, to jest człowiek, który po prostu nie wierzy w miłość. Nie uwierzył w to, że miłość może go uczynić szczęśliwym, zbawić. Tak, jest drogą właśnie do szczęścia, do zbawienia, do pełni życia. Nie wierzy po prostu w to. Więc teraz chodzi o to, żeby najpierw przyjąć tę miłość. Właśnie gałąź, która trwa w drzewie, ona przyjmuje z tego drzewa pokarm. Soki mówimy, nie? W każdym razie przyjmuje wszystko to, co jest tej gałęzi potrzebne do życia, do funkcjonowania. Dlatego jak się ją odetnie, no to ona usycha. O czym było wczoraj w Ewangelii powiedziane. I tak jest też z nami, nie? Że jeżeli my bierzemy naprawdę miłość Pana Boga, no to ją od razu też dajemy innym. Przekazujemy dalej. O tym dziś Pan Jezus mówi. To się dzieje jakby samo przez się. Oczywiście przyjmowanie Bożej miłości to nie jest taka prosta sprawa. To nie jest coś, co ja sobie tak mogę po prostu postanowić i już biorę Bożą miłość, przyjmuję. Nie, my niestety mamy w sobie takie blokady, takie przegrody, mury, nawet bym powiedział czasem, które nas oddzielają od tej Bożej miłości, nie pozwalają tej Bożej miłości do nas dotrzeć. Jezus musi te mury często żmudnie, powoli przebijać, tak rozwalać je, nie? Dzień po dniu. Różnymi doświadczeniami. Czasem to muszą być raz trudne doświadczenia, raz właśnie piękne. Musi być jakaś naprzemienność, nie? Cierpienia i chwały, nie wiem, szczęścia, jakkolwiek to nazwiemy. I dopiero wtedy te mury powoli się kruszą i zaczynamy chłonąć Bożą miłość. A w miarę jak ją chłoniemy, no to zaczynamy nią się dzielić. Tak jak gałąź, ona jak bierze soki z drzewa, to ona nie potrafi nie wypuścić liści. Nie? To drzewko, ono w pewnym sensie można powiedzieć, musiało wypuścić liście, skoro drzewo powiedziało, budzimy się do życia po zimie. To te gałązki musiały te liście wypuścić, a potem jeszcze będą, nie, kwiaty, owoce.
Takie są prawa natury, takie są prawa, które w nas rządzą, które są obecne w nas. Można powiedzieć w pewnym sensie, kierują nami, decydują o naszym życiu. Takie są Boże prawa. Natomiast znów wróćmy, nie? To jest cały czas kluczowa sprawa. Czy wierzę? A aby wierzyć, to czy słucham? Czy jestem zapatrzony w Jezusa, w Boga? Tak, natomiast trwanie w Bożej miłości zawsze jest braniem i dawaniem miłości. I o tym Pan Jezus dziś mówi. Zawsze jest braniem i dawaniem. Jeśli bym trwał w Bożej miłości, tylko ją przyjmując, to bym nie trwał w Bożej miłości. A też nie trwałbym w Bożej miłości, gdybym chciał ją tylko dawać, bo nie biorąc miłości od Boga bezpośrednio, czy Jego miłości, która do mnie przychodzi za pośrednictwem ludzi, to ja nie będę w stanie kochać. Nie będę w stanie realizować, spełniać Bożego przykazania miłości. I dla mnie o tym jest właśnie ta dzisiejsza Ewangelia, której spełnianie ostatecznie ma prowadzić do radości, nie do jakiegoś lęku o jej, czy ja spełniam Boże oczekiwania. O czym już też mówiliśmy sobie wczoraj. Nie, to tutaj chodzi o to, żebym cieszył się Bożą miłością i moją, która wypływa z Jego miłości. Wtedy nasza radość będzie pełna. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.